Cześć siemano, ja jestem Kolaba. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam auto, które jeśli oglądacie moje odcinki, to będziecie kojarzyć. No a jeśli nie, to dzisiaj poznacie to auto lepiej. Za moimi plecami znajduje się BMW M4 F82 z roku 2015. Jak widzicie, auto stoi niżej. Jest tutaj zawieszenie gwintowane KW Has. Przechodząc tutaj od przodu, według mnie jeszcze ten ładniejszy grill, chociaż bober też jest fajny, ale jednak ten klasyczny grill podoba mi się bardziej. Tutaj w grillu, jak przybliżysz, możecie już zobaczyć dwa stożki. Jeden, drugi, które zmieniają na pewno też dźwięk tego auta, ale o tym mechanicznie opowiemy za chwilę, jak już otworzymy maskę. Najpierw powiedzmy wizualnie. Z przodu no, ta dokładeczka karbonowa, tutaj splittery marki Reventon plus tylny dyfuzor, który za chwilę pokażemy. Felgi, jest tutaj też generalnie ciekawie, tutaj są złote, a z drugiej strony mamy białe, taki fajny się to rzuca tak w oczy. Zaciski pomalowane na taki limonkowy kolor, tarcze nawiercane. No generalnie klocki, tutaj hamulce, tarcza, wszystko seryjne z M4. Lustereczka, tutaj można by w karbon wrzucić. Felgi tutaj są 19-calowe, stylingi 437M. Przechodząc do tyłu, tutaj macie spoiler firmy APR Performance, oczywiście karbonowy. Tutaj takie dodatkowe naklejeczki Oximo. Czyli już wiecie, jakiej firmy są wycieraczki, ale to jest chyba najmniej ciekawa rzecz w tym aucie. O dyfuzorze już mówiłem, karbonowy. Końcówki wydechów to są jakieś tam XYZ firmy, bo no, po prostu dla wyglądu są takie. Ale ogólnie całość wydechu jest, mniej więcej średnica jest seryjna. Można powiedzieć, że jest zrobiony tak jakby single middle pipe, ponieważ w pewnym momencie schodzi się w jedno i dopiero potem się rozchodzi tak jakby znowu na dwie strony. Dzięki temu nie brzmi to metalicznie, tylko tak jak w wielu M-kach, tylko tak bardziej basowo, co usłyszycie za chwilę. Tutaj, tak jak wspominałem, biała felga, kolorek ogólnie na tej BMW to jest szafir orange, przyciemniona szyba, wiadomo, lepiej to wygląda, dach czarno, no tutaj rekinek to wiadomo, środeczek. Środeczek, kubełki, no też tutaj M-kowe seryjne, ale co jest na pewno fajne, kierka też fajna. Nagryź mnie, proszę! Chihuahua! Zmienione są zegary, tak jak widzieliście, na takie Pikachu ala jak z Need for Speed Underground 2. Nagrywaj tu, a nie. Daj mu do końca! Chcesz powiedzieć, że te zegary pokazują, jaka moc jest aktualnie wykorzystywana? Tak? Tak, dokładnie. Aha. Co poszerza też na pewno tą M-kę, to dystans plus felga. Felga z przodu 9J, z tyłu 10J, z przodu dystans 15 mm, a z tyłu natomiast 12. Dzięki temu ona wydaje się taka szersza. Nie wspomniałem chyba o szyberdachu, że też jest przechodząc tam, więc szyberdaszek oczywiście. Przejdźmy do podstawy, czyli silnik i do modyfikacji, ale to za chwilę. Silnik oczywiście 3-litrowe V6 biturbo, które legitymuje się mocą 652 konie i 875 Nm. Przy wadze 1600 kg, w zależności czy jest instalacja gazowa, bo wtedy 1700 kg, to zbiera się naprawdę bardzo dobrze. Może otworzymy sobie maseczkę i opowiemy więcej już spod maski. Przechodząc pod maskę, tutaj karbonik nam się rzuca w oczy. Pyk. Tutaj mamy wodny intercooler firmy TurboWorks. Turbiny hybrydowe. Zwiększona wydajność i na etanolu po zrobieniu programu podobno ma wyjść 700 koni, może nawet powyżej, więc nagramy to, jeśli już będzie. Tutaj mamy wodny intercooler, który jest z tyłu. Z przodu znajduje się wymiennik ciepła, no i to jest połączone tak, że ten cooler chłodzony jest płynem. No i generalnie no na pewno jest lepsze powietrze, dzięki czemu nie gotuje się tak w kulerze. Auto nie traci mocy pod wpływem temperatury. Wiecie, o co chodzi.
Chociaż no wiadomo, że jak będziecie katować, to zajedziecie, no ale wolniej niż seryjny. Warto też dodać, jakie firmy są stożki. Po odpaleniu EMA jest na tyle głośna, że praktycznie w ogóle nas nie było słychać. Dlatego podsumowując już sobie teraz tak mechanicznie to wszystko, no to oczywiście przy tych mocach jest crankup. Cooler jest firmy CSF, turbiny są firmy Perun, stożki są firmy VRSF, jest zrobiony oczywiście też charge pipe firmy Full Moon Performance. No i wiadomo, między innymi zrobiony program Stage 3 przez raptownego, program skrzyni, program układu kierowniczego, skrzynia oczywiście 7 HP, automat, napęd na tył, o tym też nie wspominałem, więc tak sobie to podsumujmy. Czyli mówisz, że jest zrobiony program skrzyni biegów, dyfra i... Czego... Teraz idą bardzo poważne tuningi, proszę nie przeszkadzać. Aha. Będziemy na sporcik na wodzie. Karbonik, zobaczcie. Chihuahua, chihuahua. Powiem wam, że brzmi to dobrze. Mówię, stożki dają taki efekt też przy zmianie biegów, czy nawet przy odpuszczeniu gazu, właśnie takiego świstu fajnego. Dodatkowo o wydeszku może też jeszcze wspomnieć, że oczywiście na klapach, no to klasycznie. Przy takich autach klapeczki są. No i katy off. Dobra, bez przedłużania. Jedziemy ją sprawdzić na drodze, zrobimy jakiś tam mały może pomiar. Troszeczkę opona dzisiaj dostała na zlocie, poprzedni odcinek byście musieli zobaczyć, ale może coś tam się uda, mniej więcej, żeby zobaczyć, jak to tam się zbiera. Ogólnie fajna miejscowa na nagrywki w Toruniu. Jedziemy do Łodzi. Widzimy się za chwilę. I mamy tutaj szybką teleportację na zlocik do TNR-ów. Thank you.
byliśmy jeszcze w Łodzi, z Torunia polecieliśmy prosto na Łódź, no i tutaj u NNR Łódź nagraliśmy troszeczkę jeszcze materiału, no co prawda nie dużo, tylko samo upalanko i takie jazdeczki luźne. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, udostępniajcie ten film, wpadajcie na nasze Instagramy. Jeśli chcecie widzieć też pracę nad M-ką dalsze, no to wpadajcie do Krystiana, M4NFS, do mnie Marcin Podłoga Musialowski i tam też będziecie dowiadywać się wcześniej o filmach i o różnych rzeczach, akcjach, które robimy. Żegnamy się pięknym mostem toruńskim, chociaż chcieliśmy nagrać na tle tego takiego głównego mostu nad Wisłą, ale nie właśnie ten, tylko ten, ten drugi, ten metalowy, ale niestety nie było wjazdów tam. No niestety nie jesteśmy tutejsi, więc nie wiedzieliśmy dokładnie, jak tam wjechać. Nagraliśmy, znaleźliśmy tutaj taką fajną miejscóweczkę i to nagraliśmy. Żegnamy się BMO. Easy out. Może to przywitanie może być tam. To tak, może być, dalej. Czy nie? No byłeś tam chyba wtedy. No to jeszcze raz nie. Trzeba. Nie, jeszcze raz. Dobra. Już? Dobra. A czemu nie słychać w ogóle, jak zaczynasz nagranie? No jak nie słychać, słychać. No zacznij jeszcze raz. Dzięki temu, że mamy tutaj tak jakby cooler z tyłu, no, wodny, niewodny, nieważne, średnicy. Au! Tutaj mamy tak jakby dodatkowy, jak to było? Przewodniczący mennik, ciepło. Dawaj, zrób tak. No. A po co tak zrób? Puu. Dalej, chodź. No dalej. No nie, no co ja sam opowiem? No dobra, zostaw mi to. Marcin, nie masz na co patrzeć, dalej. Jezu, już jest progres. No Jezu, no przecież żartuję, dobrze o tym wiesz.